Dane o produkcie krajowym brutto za trzeci kwartał dla polskiej gospodarki okazały się bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Wzrost na poziomie 4,7% w skali roku jest najwyższy w tym roku i jednocześnie pokazuje, że w całym 2017 roku polska gospodarka bardzo mocno przyspieszyła ten wzrost. W zasadzie już na pewno przekroczy 4%. Pytanie jak bardzo. Kilka czynników złożyło się na tak dobre dane w trzecim kwartale. Co prawda nie znamy jeszcze szczegółów raportu. On szczegółowy zostanie opublikowany na koniec listopada. Natomiast widać ewidentnie, że mamy rosnącą konsumpcję. Tutaj bardzo korzystna sytuacja w zakresie dochodów gospodarstw domowych oraz korzystna sytuacja w zakresie zatrudnienia i niskiej stopy bezrobocia wpływa na decyzje konsumpcyjne gospodarstw domowych. Tutaj widzimy konsekwentne przyspieszenie. Prawdopodobnie doszło też do poprawy, jeśli chodzi o inwestycje. Nie wiemy tego na pewno, nie wiemy też w jakim stopniu doszło do poprawy, jeśli chodzi o inwestycje prywatne. To jest ten element, gdzie do tej pory ten wzrost gospodarczy kulał. Natomiast wobec bardzo dobrej koniunktury w Europie Zachodniej, takie dane, o ile są bardzo pozytywne, no też nie są jakoś kompletnie niewytłumaczalne. Dla przykładu można przytoczyć Rumunię, gdzie wzrost w trzecim kwartale wyniósł 8,8% rok do roku. I wcale to nie jest takie pozytywne, bo na przykład w Rumunii rząd przesadza trochę z podnoszeniem płac w sektorze budżetowym, co na dłuższą metę może skończyć się bardzo, bardzo solidną czkawką dla tamtej gospodarki. Jednocześnie też pamiętajmy o tym, że w tym roku, tak jak w zeszłym roku, pojawiły się czynniki, głównie wstrzymanie wykorzystania środków unijnych, które doprowadziły do mocnego wyhamowania wzrostu gospodarczego. Tak teraz te pozytywne czynniki trochę się na siebie nałożyły i jest bardzo prawdopodobne, niestety, że tak dobrego wzrostu gospodarczego nie zobaczymy już przez bardzo długi okres. Ten wzrost gospodarczy będzie na przyzwoitym poziomie w kolejnych kwartałach również, ale prawdopodobnie to będzie mniej, być może nawet zauważalnie mniej niż te 4,7% wzrostu gospodarczego.